Cześć, witam. Marcin Wicha, książka zatytułowana Rzeczy, których nie wyrzuciłem. O czym jest? Co zostaje po śmierci bliskiej osoby? Przedmioty, wspomnienia, urywki zdań. Narrator porządkuje książki rzeczy i rzeczy po zmarłej matce. I właśnie o tym jest ta książka. Z porządkowania rzeczy wyłania się portret kobiety, osoby o niezbyt łagodnym charakterze, ale jednak bardzo wyraziste. Jest to książka pełna wspomnień, które snuje autor z właśnie maleńkich przedmiotów, drobnych zdań, jakichś powiedzeń rodzinnych, które mu się przypominają w trakcie porządkowania mieszkania matki. Matka umarła na raka i mamy tu też rozdziały poświęcone temu, jak człowiek chory na raka w Polsce traktowany jest przez system opieki zdrowotnej. Jak wiecie, ci, którzy mieli już takie doświadczenie, nie jest to no po prostu sympatyczne, miłe i łagodne. Książka rewelacyjna, książka wspaniała. No co mogę wam powiedzieć? Musicie ją przeczytać, bo każdy z was był lub będzie w takiej sytuacji. Ja byłam 3 razy po śmierci rodziców i brata i właśnie mieszkanie musiałam porządkować i decydować, które rzeczy pozostawić, a które niestety wyrzucić, z którymi się rozstać. Bardzo mi się wrył w pamięć rozdział poświęcony bibliotece domowej, księgozbiorowi, który jego matka przez całe życie wraz z ojcem gromadzili. W tym księgozbiorze przeciętnym, nie wyjątkowym wcale, były książki takie do czytania i były książki zawodowe, które matka gromadziła jako swój księgozbiór zawodowy. No i co z nimi zrobić? I tu jest bardzo świetny rozdział o tym, co zrobić z takim księgozbiorem. Kiedyś niedawno mówiłam o tym, że my nie gromadzimy, że większość Polaków nie ma w domu jakichś książek. I mówię teraz ironicznie, może to jest rozsądne, bo takiego domowego księgozbioru nie ma gdzie przekazać. Autor rozmawia z wieloma ludźmi, z antykwariuszem. No i niestety, trudno jest coś zrobić z tym księgozbiorem. Ktoś mnie zapytał i ktoś mi napisał, czy znam jakąś inną książkę o tej tematyce. Oczywiście, że tak. Jest to Tadeusz Różewicz i jego książka zatytułowana Matka odchodzi. I to nie są wiersze, jak moglibyście się spodziewać. To jest raczej proza poetycka. Proza poetycka związana z odchodzeniem matki Różewicza. Za tę książkę Tadeusz Różewicz otrzymał chyba Nikę, ale to mi musicie wytłumaczyć, czy też przypomnieć sami. W każdym razie obie książki polecam. Naprawdę ta moim zdaniem powinna być nominowana do przyszłorocznej Nike, a tę czytać zawsze warto. Dziękuję, do zobaczenia.